Dukes of Griffin do not bow to lesser men. Seamus offers us half the fruit to save the tree. The time is ripe to cut it down. The time is ripe to dismantle the Empire into kingdoms. Will do what the gods will do. I am counting on my friends and allies. It is we who will determine our own fate. This is what we fight for. And may the dragons beware should they get in our way. Bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Bartul, a to jest Might and Magic Heroes 7. Moi drodzy, gra turowa fantasy, w której zabawa koncentruje się na rozbudowie miast, na zbieraniu zasobów, eksplorowaniu mapy, przeprowadzeniu taktycznych bitew, rozwoju bohatera. Heroes 6 rezygnuje z większości kontrowersyjnych innowacji szóstki i wraca do korzeni. Moi drodzy, nie będziemy robić serii z tej gry, tak mi się przynajmniej wydaje na tą chwilę. Gra raczej się do tego nie nadaje. Natomiast chciałbym wam pokazać, o co tutaj chodzi, jak to się je, jak to wygląda. Nie chcę też, znaczy chcę, żeby jakby chociaż jeden odcinek był na moim kanale z tej gry. Także zaczynamy kampanię. Raczej kampanię zaczniemy. Tutaj, moi drodzy, mamy stół, przy którym siedzą nasi bohaterowie. Każdy bohater odpowiada innej frakcji. Tutaj mamy chyba... jak oni się nazywali? Ci, co żyli pod ziemią. Nie pamiętam. Tu mamy oczywiście elfów, barbarzyńcy. Tutaj chyba są nauka. Frakcja ludzi, nekromanci, a to jest ta sama frakcja, a tutaj są, kurde, nie pamiętam, jak się nazywała, mniejsza z tym. W każdym bądź razie jest zaraz frakcja odblokowana, ta kampania zablokowana. Może skupimy się na barbarzyńcach. Kente knows good story, Legend of Imani. Courageous war chief saved desert orcs from tragic destiny. Okej. Okay. Mamy do wyboru poziom trudności, to jest najmniej ważne. Zaczynamy. And you, Master of Arms. What of your plans for reinforcements to bolster our forces? I'm guessing the orc tribes are not so keen to fight for a baby teeth. Ivan guesses right. But there is one man who is friend of many orc chieftains. If Andrash comes to fight at Ivan's side, orcs will follow. Andrash? A mercenary from Hammerfall, also known as the Raven. The Raven? You mean he is my brother Sandor's descendant? Ah, Anya is sister of Sandor Raven, Sandor Cognacti. So Andrash is of our bloodline. Kente, will Andrash fight in the name of his family? Andrash has price, like all mercenaries. Andrash wants what Ivan won't need once Ivan is emperor. Andrash wants a birthright. Andrash wants the Griffin Duchy. That's a bold request. Best allies are more than friends. They are equal. Dobra, przyspieszmy to. Nie będziemy słuchać rozmowy naszych bohaterów. Skupimy się teraz na grze. Mieliśmy informację. The year of freedom, when great liberator Cognac took orc people away from the wizard lands. I think we all know the story of Cognac's exodus. This is not that story.
If Duke will listen to End, Duke will hear. Forgive us, Kente. Our Duke feels the weight of history pressing against him. Please continue. Ivan knows of orcs that sailed with Cunhyac to the Pau Islands, and Ivan knows of orcs who fled to Ranar Steppes. But does Ivan know of orcs that stayed? There was a great orc warrior named Jengo, and Jengo wouldn't flee. Jengo called Cunhyac a coward, said orcs should stay and destroy the wizards to the last. Many warriors followed Jengo, thirsty for wizard blood. Story Kente wants to tell is story of Imani, an orc warrior who followed Jengo. Imani would become one of orcs' greatest heroes. Dobra, już jesteśmy w grze. For 20 moons, Imani has fought the wizards for Jengo. But Jengo's new plan sticks like goblin's foot! If Imani could convince all four... Okej, okay. Już jesteśmy w grze, moi drodzy. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy naszego bohatera, który ma chyba czwórka, to jest... Nie, level 4. Możemy osiągnąć level 30 maksymalnie. The territory is controlled by the wizard. If you want the succeed, you will have to pick your battles careful and focus on your main objectives. Dobra, moi drodzy, tak. Tu jest nasz bohater. Tutaj mamy oczywiście nasz poziom many, siła ataku, obrona i tak dalej, obrażenia. Siła magii, to jest chyba spirit, to jest większa manę i regenerację many chyba z każdym dniem. Tu mamy wiedzę, szczęście, tu chyba dowodzenie, szczęście i ruchy. Tu to oczywiście możemy zakładać wyposażenie. Tu jest nasza armia. I mamy tutaj inwentory z, jakby to powiedzieć, ze znajdźkami, z tymi artefaktami, które możemy zakładać. Co my tu mamy? Książkę z czarami. Oczywiście standardowo na... jakby na tą grę przystało. I tutaj, moi drodzy, mamy drzewko umiejętności. Mamy drzewko Blood Rage. I tutaj mamy skille do wyboru. Kolejne drzewko, kolejne i tak dalej. To jest dość fajnie rozwiązane. Pierwszy segment ma 3 czary, 3 umiejętności, kolejny ma 2, ostatni ma 3 i tutaj chyba jest już ostatnia umiejętność, jaką możemy zdobyć. Co tu jeszcze mamy? Okej, tu jest chyba mapa całego świata. I tutaj mamy chyba dziennik z questami i zadaniami. Dobra. Powalczymy teraz z pierwszym oddziałem, neutralni. Star Combat. Dobra, gramy. Mamy 20 cepków tylko, nie za dużo. Walczymy z jakimiś, nie wiem kto to jest. Oj, przepraszam bardzo. Nie wiem czy to jest, o kurde, jednostka walcząca na dystans. O kurde, 21. My mamy życia 24. Druga runda. Spróbujmy użyć jakiegoś czaru. Regeneracja. Tylko 3. Więc stracimy jednego wojownika, a nawet dwóch. Szkoda. Ok, teraz możemy tak, zadać cios z flanki, jak i z przodu. Jak widzicie, z flanki zadamy większe obrażenia. I aż 12 obrażeń. Nie, 12. Zdechło, że tak powiem.
No i zwycięstwo jest nasze. Oczywiście zdobywamy punkty doświadczenia. Postaram się wam pokazać jeszcze miasto. Okej, to jest chyba jakiś nasz sprzymierzeniec. Okej, z nimi nie mamy szans. Tutaj co jest? Nie wiem. Z tymi trzeba porozmawiać. Jest armia neutralna. Skończyły nam się ruchy. Musimy zakończyć turę. Too many to fight. Half man, half hyena. Imani heard about gnolls. Wizards tracker dogs. Okej, możemy chyba quiz komplet. Czy oni się do mnie przyłączyli? Oczywiście. I zadanie dobiegło końca. Gnolls. Uwolni gnolls. Complete the map without losing Imani. Dobra. Co tu mamy? Average. Ok, tu ścieżka jest zablokowana chyba. Campfire. Co my tu mamy? Obóz. Tu mamy żywiołaka chyba ziemi i żywiołaka powietrza. Nie wiem, co to za tysiąc zrobiłem. Reveal. Aha, odsłonięcie wieżyczek. I scouting. Nie będziemy chyba walczyć z tymi przeciwnikami. Póki co. Teraz sobie pozbieramy wszystkie surowce. Tura przeciwnika. Czego ja nie mogę się ruszać? To chciałem zakończyć turę. Tutaj mamy chyba obelisk. Czy to pilar? A tu mamy chyba... Gdzie jest w ogóle nasza baza? Gdzie jest nasz zamek? Będziemy musieli tutaj poszukać. Wszystko z average. Bierzmy doświadczenie. Są niebezpieczni. Jeśli ktoś lubi gry turowe, jeszcze w świecie fantazy, no to jest dla niego obowiązkowa pozycja. Zresztą na pewno każdy z was słyszał o Heroesach. Okej, tu jest low, więc z nimi powalczymy. Weźmy normalną walkę. Chcę wam pokazać mniej więcej, jak się walczy. Dobra, może być. Przydałby nam się łucznik jakiś. To byśmy mogli... O kurde, jaka duża mapa. Byśmy mogli troszkę ich ostrzelać. A, jest, proszę. Super. Zanim dojdą, to ich troszkę powybijamy. Nie się broni. Defend. A ten niech atakuje. Przy czym zobaczmy, jakie mamy czary. To są wszystkie chyba. Mamy tylko regenerację, więc czarami się nie wspomożemy. Niestety, szkoda. Oni się chyba teraz poblokują. Chyba, że ten pójdzie do ołem. Broń się. Okej, możemy teraz zadać pełne obrażenia. Tylko dwa, szkoda. Teraz ich tutaj... Zaatakujemy naszym wojownikiem. Gra nie jest polszczona, ale chyba jest wersja polska. Tego nie sprawdzałem.
Okej, jeszcze to weźmy dowództwo. 4 do 5, 4 do 5. 3. Jak widzicie, zaatakował mnie od tyłu. Jeden nasz brat nie żyje. Dawaj, furia. 3, 4 do 7. 7, super. Last chance for hero action. Nie za bardzo chciałem to zrobić, ale okej. I zwycięstwo. Mamy poziom. Plus jeden might. Plus jeden might to jest. Czyli atak. Dobra, cieszy mnie to niezmiernie. Chciałbym odszukać. O, mamy jeden skill jeszcze, przepraszam. Mamy jeden skill. Fiery Rage. Dobra, może być ta umiejętność. Nie wiem, czy to jest zablokowane. None. Zagadajmy z tą paniusią. Co to jest? A magical cage? Put by wizards to hold harpies prisoners. To jest jakaś misja widocznie. Czekajcie, bo tutaj przyszedł przeciwnik chyba, zdaje się, chyba że uciekł. Tylko pytanie, gdzie jest nasz zamek? No się aktywowała jakaś misja chyba nowa. Harpies, three harpies, destroy the last two of the three crystal pillars. Aha, to jest to. Damy quick combat. 3. Ajajaj, trochę. We didn't expect you to help us, and yet you did. Maybe we can fly with you for a while. Be your eyes in the sky. Okej, mamy 20 harpii do pomocy. 12 życia, 10 i 21. Dobra. Czyli kolejną misję wykonaliśmy. Free the Centaurs, przepraszam bardzo. I Fury Rakkash. Gdzie oni są? Te postacie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Kolejny łyk. To my sobie to przyjmiemy, oczywiście tą kopalnię. Możemy ją splądrować. Nie mamy punktów już. O kurde. Quick combat. Aj, trochę straciłem armię, to całkiem sporo. Szkoda. Not visit. Mamy supermarket, w którym oczywiście możemy wymieniać nasze surowce, to zresztą wiecie. Ja szukam. A czy nasz zamek nie jest czasem tutaj? Okej, tutaj możemy kupować na przykład czary lub artefakty, ale nie mam kasiory chyba. Gdzie jest nasze złoto? Pokazane na górze 5400. Mógłbym kupić Barbarian Cape.
Ale to sobie zostawimy na razie w spokoju. Gdzie jest nasz zamek? Ja się pytam. Kurde, Bella, no nie wiem. Chyba, że tutaj zamku nie ma w tej misji. Oj, kurde, coś się nam tutaj pojawiło. No raczej nie mamy szans z nimi. Na czerwono nam świecą. Okej, boha... O, shit, walczymy z bohaterem. Ciężko to widzę. O kurde. 13, 28, 12. Kurde, Bella. Nie mamy żadnych czarów, szkoda. Będziemy musieli się tutaj bronić. Strike and return. Ma taką umiejętność, ataku i od... Tylko jeden, niestety. Hold position. Dziesięć. Weźmy to. O kurde, trzech aż naszych poległo, niestety. Co to jest to? A tego to nie wiem, co to jest. Dwóch. Powiem wam, że mocny jest ten pająk. To jakiś czar osłabiający, niestety. Padł. Zero, jeden. Szkoda, szkoda. 2 do 4. Aj, kurde, Bella. Jeszcze mi powiedzcie, że ja to przegram. Arpia niestety chyba poległa. Szkoda. Weźmiemy sobie czar leczący. Czy ja mogę... 3 do 10. Mam nadzieję, że stracimy trochę. 5. Może się uda wygrać, może nie. Zaraz zobaczymy. Kurde, zaatakował mojego łucznika. Flanki go. O, shit, o tył. Szkoda. Dobra, zabijmy tego pająka. Dobra. Nie wiem, czy jak ja odejdę, będę mógł zaatakować. Schowam się za tą skałą. Nie, niestety jak odejdziemy, już nie możemy wykonywać ataku. Kurde, podszedł. Powinniśmy to wygrać, ale straty będą ogromne. Szczęście. Super. O,
Oczywiście możemy też ulepszać nasze jednostki. O, drugi. Drugi ruch. Chyba skończmy z tym. Zwycięstwo, super. Ale straty ponieśliśmy ogromne. Naprawdę. Co my tu mamy? Defense. Dyplomacja, leadership, exploration. Kolejna umiejętność. Przydałoby się zwerbować jakiś... O kurde, deadly? Taki żart? Gdzie mam kurde się udać? Z tym moim wojownikiem. O kurde. Myślałem, że się udamy do zamku. Rakash, Harpy. Trzeba zobaczyć, gdzie oni są. Rakash i Harpie. Harpie. My tędy nie przejdziemy, więc troszkę jest problem. Z tego, co widzę. Deadly, wszędzie jest deadly. Kurczę. Nie wiem, gdzie jest nasz zamek. Wszędzie jest deadly. Coś mamy, tu jest też deadly. Więc szans nie mamy najmniejszych. To nie jest nasze, tak? Nie jest nasze, ale jaja. Palnia nieprzejęta. No to mamy problem, bo nie możemy werbować jednostek. Co teraz? Fuh, ciekawe. Myślałem, że tutaj się wybuduje zamek, ale... Ale nic z tego. Moi drodzy, pewnie będziemy kończyć ten materiał, dlatego że... Że troszkę sytuacja się tutaj skomplikowała. Nie mamy oddziałów, nie mamy gdzie uderzyć. Zbliża się 30 minuta. Chciałem wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Zdaje się, że tu chyba jeszcze możemy obracać kamerą, ale... Albo nie możemy. Serii nie będziemy robić z tej gry, na pewno. Na 99%, chyba że nagle, nie wiem, będzie 1000 wyświetleń. Co jest nierealne. Chodziło mi tylko o pokazanie wam gry, jak to wygląda. Chciałbym też, żeby jakiś jeden film był na moim kanale. Z tego materiału, z tej gry akurat, konkretnie. Mam nadzieję, że film się wam podobał, więc zostawcie łapkę, nie zapominajcie o tym. Jeśli się nie podobał, to łapkę w dół, ale będę troszkę zawiedziony. Bo ja się staram, pracuję przy tym, poświęcam czas. Więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć!